Ekscelencjo księży biskupie, państwo radni, zaproszeni goście, panowie prezydenci, bo widzę, że jest dwóch byłych panów prezydentów Włocławka. Bardzo serdecznie pragnę państwa wszystkich powitać. Na początek chciałbym podziękować ekscelencji księdzu biskupowi za to, że od wielu lat zawsze z nami uczestniczy w naszej Wigilii Miejskiej, przede wszystkim wzbogacając ją duchowo. Za to, księży biskupie, jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Wigilia 2000... Duch Boży nie widzi Państwa. Duch Boży nie widzi. Szanowni Państwo, myślę, że za chwilę taka chwila nastąpi. Zgromadziliśmy się tutaj przede wszystkim, żeby złożyć sobie życzenia i za chwilę będziemy dzielić się opłatkiem. Ale drodzy Państwo, jeśli Państwo pozwolą, to przede wszystkim chciałbym podziękować za ten rok, bo ten rok już zbliża się ku końcowi. 2017 rok, rokiem dla nas wszystkich wielkich wyzwań. Dlatego też serdecznie pragnę podziękować wszystkim mieszkańcom Włocławka za wsparcie. Często też słowa krytyki, bo zawsze staram się je przyjmować jako taki dodatkowy argument do ciężkiej i wytężonej pracy. A w związku z tym, że to jest taki czas szczególny, kiedy spotykamy się w czasie przedświątecznym, za dwa dni będziemy celebrować nasze rodzinne wigilie, będziemy dzielić się opłatkiem. Chciałbym też serdecznie Państwu życzyć przede wszystkim zdrowych, ciepłych, radosnych i rodzinnych przede wszystkim świąt, bo te święta rodzinne wpisują się w naszą tradycję chrześcijańską i tradycję polską. Mi bardzo zależy, żeby to był taki czas jedności, żebyśmy może nie mówili jednym językiem, bo to też nie o to chodzi, ale żebyśmy odczuwali tę podniosłą atmosferę, żeby we Włocławku było widać, że to jest taki czas szczególny, że przygotowujemy się do tego jednego z najważniejszych momentów w roku. Dlatego, drodzy Państwo, serdecznie Państwu życzę zdrowych i radosnych świąt, szczęśliwego nowego roku. Przede wszystkim dostrzegajmy drugiego człowieka, szanujmy drugiego człowieka, rozmawiajmy z ludźmi, uśmiechajmy się, bo to są takie instrumenty, być może niewiele nas kosztujące, ale rzeczywiście pozwalają one przełamywać bariery i pozwalają na to, żeby żyło nam się po prostu łatwiej. Jeśli Państwo pozwolą, to też poproszę ekscelencję księdza biskupa o kilka słów i o błogosławieństwo, zanim przejdziemy i będziemy dzielić się opłatkiem. Panie prezydencie, szanowna rado, drodzy mieszkańcy Włocławka, ja się cieszę do wszystkich tych dobrych słów, które pan prezydent skierował pod adresem nas obecnych tutaj, bo te święta bardzo mają nas dźwigać w górę i przypominać, że zasadniczy cel ludzkiego życia to jest właśnie wierność idealom, wiernych wartościom. One muszą wyznaczać całe nasze postępowanie, zachowanie i relacje z ludźmi. Bardzo dziękuję zatem za dobre życzenia. Pewnie popieram, odwzajemniam wszystkim życząc błogosławionych, dobrych, szczęśliwych świąt Narodzenia Pana naszego. Szczęść Boże.